rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla uczestników projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Spotkaliśmy się w Legnicy. W Głowie prowadzę otwarty zakład artystyczny od 3 lat. Myślę, że chciałabym poznać całą ekipę projektową z innych miast i z innych miejsc. Myślę, że to jest fajne i myślę, że też przyjechałam zobaczyć właśnie przede wszystkim, co robią inni, jakie tworzą projekty, jak mogą mnie zainspirować, jak możemy się wymienić doświadczeniem, ale też poznać organizatorów, jakie są oczekiwania, jakie są wymagania, jak będzie nam się wspólnie współpracowało. Przez 2 dni pracowaliśmy nad różnymi aspektami zarządzania projektami. Pojawił się też temat związany z diagnozą lokalną, z budowaniem lokalnego kapitału społecznego. W naszym projekcie szukamy jakichś też takich rozwiązań rzeczywiście, jak dotrzeć do tej lokalnej społeczności. Czyli ten kapitał społeczny, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, jest taką ważną kwestią i myślę, że to jest też jakiś problem mniejszych miast i tak jak dziewczyny mówiły, gdzieś tam wiosek, że chcielibyśmy, żeby wszyscy wzięli w tym udział. Pracujemy razem tutaj z koleżankami, wspólnie od paru lat tworzymy Teatr Razem, który właśnie skupia niepełnosprawną młodzież. Właściwie mogę powiedzieć, że już specjalizujemy się w technice cieni, teatru cieni. Wiedziałyśmy, że chcemy pokazać nasze spektakle, że chcemy młodzież zaprosić do działania. Teraz nie tylko pokazać się przed młodzieżą gimnazjalną, ale wspólnie z nimi stworzyć. I tak powstał projekt. Połączenie sztuki teatralnej, plastycznej i muzycznej. Ma uwieńczyć jakiś spektakl teatralny, który zobaczymy. Będzie to proces twórczy, zobaczymy, co z tego będzie. Jest to też dla nas dosyć duże wyzwanie, ponieważ troszeczkę inaczej wygląda praca z niepełnosprawną młodzieżą, a myślimy, że inaczej z pełnosprawnymi. No, ale... A to ma być wspólne wydarzenie, tak? Wspólne wydarzenie. Ale my jesteśmy same ciekawe, jak to wyjdzie. Także... Ale sama integracja na pewno już jest czymś ważnym, co trzeba robić. W naszych tych działaniach teatralnych mamy duży dystans do siebie. To znaczy nasze dzieciaki i wszystkie nasze przedstawienia mówią o czymś tam ważnym, ale taki bardzo lekki sposób i z przymrużeniem oka troszkę. To jest tak, że ludzie się spotkali, teraz jest pytanie, że oni na nowo muszą przyjrzeć się, co chcą zrobić i spotkać się w tym celu i w zdefiniowaniu grupy. Jak będziemy mieli grupę i będziemy mieli cel, czyli co chcemy robić, to prawdopodobnie z tego w sposób naturalny wyłonią się działania, żebyśmy zaczynali od celu i od grupy, a nie od tego, co chcemy zrobić. Natomiast na etapie budowania zespołu, co nie jest takie oczywiste, bo chcemy bardzo w tym roku, żeby następowała wymiana, kontakt, spotkanie międzysektorowe, oświata, kultura i może organizacje pozarządowe, inicjatywy nieformalne. Pewnie osoby, które się bardziej lubią, jest większa szansa, że będą efektywniej działać w sytuacji, w której celem jest aktywizowanie innych. Jak my sami nie będziemy zaktywizowani jako grupa, to nie pociągniemy ze sobą czy młodych ludzi, czy seniorów, czy innych mieszkańców naszych miejscowości. To jakby jest, znaczy po prostu trzeba być wiarygodnym i to się wypracowuje w takim procesie budowania relacji, który jest takim nieprojektowym, a dodatkowym elementem, o który warto zadbać. Dla mnie punktem startowym była taka myśl, idea, żeby z ludzi, z którymi się na co dzień współpracuje, wydobyć taki potencjał, o którym na co dzień się może niewielu czy nie orientujemy, że osoby, tak jak Magda, która uczy w szkole języka angielskiego i muzyki, oprócz tego zupełnie realizuje się na innym polu, na polu artystycznym, muzycznym, czego w szkole nie widać, a można to gdzieś wydobyć i połączyć i zrobić coś, co będzie miało wymiar większy niż tylko edukacja, oświata i wychowanie. I dzieciaki będą grały na instrumentach, które same zbudują
się czasami martwimy, co to może być, ale to robią pod okiem dwóch perkusistów, zawodowych perkusistów, więc jestem przekonana, że na pewno będą to wesołe, fajne instrumenty. I chodzi o to, żeby była dobra zabawa, żeby te dzieciaki się świetnie bawiły, a my z nimi na pewno się będziemy dobrze bawić. I właśnie też, żeby nie były przestraszone, bo jak ktoś tak generalnie gdzieś chodzi po Polsce czy po świecie, taka idea fix, że muzyka klasyczna to już wszyscy uciekamy. A to wcale nie. Muzyka klasyczna jest cudowna, grana na klasycznych instrumentach jest jeszcze fajniejsza. Wyjść poza właśnie schematy takiego standardowego koncertu, więc dzieciaki, dla nich to ma być wielka radość. Ten koncert finałowy odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki, za zgodą oczywiście dyrektora Kosendiaka, któremu bardzo się spodobał ten projekt. Chodzi też o te osoby niepełnosprawne, to jest dodatkowy aspekt projektu, właśnie jeden z nurtów takich też głównych. Potencjał tych osób i ich to, co jest postrzegane jako dysfunkcja, może być właśnie potencjałem, może być wykorzystane do tworzenia kultury, do tworzenia muzyki, czyli powiedzmy stereotypie ruchowe osoby ze spektrum autyzmu i poczucie rytmu mogą być czymś, z czego ci rodzice będą dumni. To jest po prostu mocną stroną tej osoby. A oprócz tego mamy naprawdę wielką, ogromną nadzieję, że wychowamy pokolenie, które zacznie bywać na koncertach. Że nauczymy, pokażemy, że można pójść na koncert i nie umrzeć z nudy. I my gramy najfajniejszą muzykę, Art Trio, które będzie właśnie grać z dzieciakami w tym projekcie i chcemy pokazać, że to będzie fajna przygoda i dobra zabawa. Było bardzo wiele inspirujących dyskusji. Myślę, że to spotkanie też mocno zintegrowało uczestników projektu. Wszyscy wyjeżdżają są zadowoleni.